witajcie. Dzisiaj nietypowy odcinek z ogrodu. Zrobiła się, jak widzicie, pogoda, więc czas się wziąć za porządki. Po tygodniach deszczu, zimna, pracy, zawsze coś, nie było czasu. I trzeba wziąć się za ten ogród i w końcu go ogarnąć. Zresztą chodźcie sami, zobaczycie. Trawa po prostu jest już takiej wielkości. Będziemy kosić, ale nawet nie zakładam. Znaczy ściągnę kosz, bo to nie ma sensu. Bo po paru metrach byłby zapchany. Musimy skosić cały ogród. Zobaczcie, liście spadły z drzewa. Myślę, że to po prostu przemielę kosiarką i będzie fajny nawóz na przyszły rok. Będzie ładnie trawa rosła. Tutaj mamy grządki, też trzeba je polikwidować. Chociaż jeszcze trochę skarbu, widzę, zostało. Zobaczcie. Będzie zbierane, żeby się nie zmarnowało. Widzicie, od tych deszczów część pogniła, spleśniała, ale dużo jest do odzyskania. Zrobimy dzieciom sok albo jakiś dżem, bo jest co zbierać. W ogóle się zastanawiam, skąd te maliny tu, bo tutaj ma być borówka amerykańska. O, widzicie? Masz ładne czerwone liście, różowe. A malinki się tak rozsiały po ogrodzie, że masakra. Ale dobrze. Samo zdrowie. Jabłka jeszcze na drzewach. Jeszcze się trzymią. Pozrywamy i też coś zrobimy. Może wam pokażemy, jaki jest pomysł na jabłka. A tutaj zobaczcie, sam nie wiem, czy to grabić, czy to przekosić. Dalej szklarnia własnej roboty. To była pierwsza szklarnia, tak zwana testowa, na pomidory. Widać, zdała egzamin. Także na przyszły sezon chyba już kupimy sobie normalny tunel, bo tutaj było parę desek, śrubek, parę gwoździ i robotę zrobiła w każdym razie. Także bierzemy się za ogarnianie, bo coraz wcześniej się robi ciemno i fajnie by było chociaż to skosić. Później rozbierzemy szklarnię. O, tutaj rosły truskaweczki. Też będzie można porozsadzać. Zobaczcie, jakie wypuszczają sadzonki. Nic, tylko ładować to do ziemi. Też się tym zajmiemy. Na roboty jest masa. Masa jak to w domu. Widzicie, trampolina już nieczynna, a jeszcze mogłaby być czynna. Także działamy. A jak ktoś ma jakiś sposób, jak odnowić takie miejsce po basenie, bo widzicie, basenu już nie ma 2 albo 3 miesiące, a trawa tylko gdzieś tam się przebiła. Nie wiem, przegrabię, zobaczymy, może podsiejemy. Także działamy.
trawie już została tylko historia. Piękny kompościk. Tamtej końcówki jeszcze nie zrobiłem, ale to specjalnie z premedytacją. No zobaczcie. Całkiem spory koszyk zdrowych jabłek. Udało mi się pozbierać. Szkoda by to skosić. Umyjemy jabłuszka. Może Wam pokażę, co z nich zrobimy. Ale to później albo w osobnym odcinku. Teraz sobie tutaj jeszcze pozbieram, co zostało. Zobaczcie. Tych jabłek tutaj serio leży, nie? Szkoda by to kosić. Także pozbieram, dokoszę i wracam do Was. No, słuchajcie, wstępnie skoszone. To był całkiem dobry pomysł, żeby nie zakładać kosza. Zobaczcie. Zostało nam coś takiego. Jak ktoś ma problemy z trawnikiem i nawozi, to nie ma nic lepszego niż taki naturalny kompost. To w zimie zgnije, przekompostuje się pod śniegiem. Macie naturalny nawóz do trawników. Po co ładować chemię? Zaraz Wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda po całości i co będziemy działać dalej. Zobaczcie, znalazłem sobie pomoc. Są już pierwsze efekty. Lubicie maliny? Tak! Ja sobie to zjem. Wiem. Smaczne są? Tak. Amela, próbowałaś? Nie. Próbuj. Czekam na Twoją opinię. Trzecią zjadłem. No i? Pyszne. Pyszne? Nasze domowe. Zbierajcie, coś z nich wymyślimy. Co można zrobić z malin? Ciasto. Ja? No? Ciasto. Ciasto, co i jeszcze? Sok jest. Sok z malin, bardzo dobry jest, nie? Tak. Na przeziębienie dobry, tak? To coś pomyślimy, dobra? Dobrze. Na przykład na naleśniki zrobić sos. Można zrobić sos do nawet naleśników. Co? Tak. Albo na gofry. Też. Tatuś jeszcze pozbierał jabłka. Też z nich coś dzisiaj zrobimy, dobra? Ciasto jabłkowe. No, może. Albo nie z jabłkiem. Można. Coś wymyślimy, dobra? Tak. No to zbierajcie ładnie. Im będzie więcej, tym więcej będziemy mogli... całe wszystkie. Wszystko. Chyba nam nie stać te mały. Im będzie więcej malin, tym więcej rzeczy będziemy mogli zrobić. Zbieramy. Zbierajcie. Dobrze, koszenie mamy ogarnięte, przynajmniej koszarką. Resztę zrobi wykaszarka. Tutaj te obrzeża skalniaków. Niestety. Tak samo ten skalniak z oczkiem wodnym. No nie dojedziecie koszarką spalinową. Więc to już w rękach pod kaszarki. Ale muszę zbierać się do domu, bo dzieci nazbierały ładnie malin, mają obiecane, więc trzeba im coś z tego zrobić. No, ogród od razu wygląda lepiej, jakby więcej miejsca się zrobiło. To też musi poczekać może na jutro. Syn jeszcze walczy. Idziesz jeszcze zbierać, Amelko? Córka też się nie poddaje. A z cyklu wy też zapominacie, co sadzicie? Dzisiaj przy koszeniu dojrzałem, że przecież mamy winogrona. Już próbowałem. Naprawdę bardzo dobra. Zapomniałem, że je mamy. I tutaj podchodząc do naszej skrzyni. Tutaj się sadzonki poziomek przewróciły, ale zobaczcie. Człowiek sadzi. Może nie za wielkie. Marchewka bierzemy do domu. Ale swojskie. Chyba najlepsze, nie? Marchewka. Zabierzemy do domu. Co nam tu jeszcze zostało? Został jakiś por ilości na mini sałatkę. No, z tych słoneczników to już... No, mogliśmy sobie... Niestety pogoda. Mogliśmy sobie zebrać i byśmy sobie zrobili... Jakieś selerki. Jakiś por.
jak mówiłem. No i rosną marchewki, zobacz. Coś się tam z tego wygrzebie, nie? Tak, ja będę wyrywać. Będziemy wyrywać. Super. Fajnie sobie czasem przypomnieć, że coś w ogrodzie macie. Tu widzicie, to już się niestety nie nadaje. Pójdzie na kompost. Zrobiliśmy sobie taki kompostownik z palety. Tak, robimy swój kompost i mamy super nawóz do pomidorów. I więcej musimy. Robimy taki wielki kompost. Będzie wielki. Będzie dużo, tak? Chcesz powiedzieć, tak? Także na dzisiaj chyba tyle. Widzę, że dzieci nie dadzą rady wszystkich malin dzisiaj zebrać, ale z tego, co zebrały, to na pewno coś im zrobimy. Dla cierpliwych na pewno będzie na końcu. Także do zobaczenia chyba w kuchni. Dzieci, żegnamy się z ogrodu. Pomachajcie ładnie do widzów. Pozdrawiamy, tak? Tak, pozdrawiamy i jesteśmy dzisiaj spotkani. No właśnie. A było nawet w innych odcinkach, więc się nie smućcie. Właśnie, wszystko zostało powiedziane, tak? Tak. Przy okazji, wracając do domu, oni tu byli. Na pewno tutaj byli. Ale zostawimy tą tajemnicę dla najmłodszych. Kto nam mógł tutaj takie ślady w ogrodzie zostawić? Do zobaczenia z kuchni. Tak jak mówiłem, zobaczymy się z kuchni. Jabłuszka są. Tam smaży się naleśnik. Tu są maliny, które dzieci zebrały. Dorzuciłem jeszcze rozmarynu, żeby był fajny aromat. Z tego zrobimy syrop do tego. A tutaj są jabłuszka z masłem i z cynamonem. Plus jedna gruszka i trochę cukru. A co zrobimy z tymi jabłkami, to zobaczycie za chwilę. A więc tak, po naleśnikach już zostało wspomnienie z syropem malinowym. Teraz co do jabłek, zobaczcie. One już ostygły. Nie róbcie sobie tak, żeby się całkiem rozleciały, ale muszą być, zobaczcie. Takie bardzo mięciutkie. I zimne. Najzwyklejsze się ciasto francuskie. Nagrzejcie sobie wcześniej piekarnik. Ja dałem na 200 stopni. To ciasto jak się zagrzeje, to potem dzieje się z nim źle. Klei się, rozciąga i podzielcie sobie go. To standardowe ciasto chyba w każdym sklepie jest w takich samych wymiarach. Zróbcie sobie mniej więcej 4 paski. Nie muszą być odliniki, jak widać. I to wszystko jeszcze raz na pół. I trzymajcie sobie to ciasto w lodówce. Nawet można na chwilę dać go do zamrażarki. Wtedy się lepiej z nim robi. I teraz co? Teraz już wchodzą nasze gwiazdy. Nakładacie sobie na środek. Jeszcze raz wam przypomnę, że były zrobione na maśle z cukrem i z cynamonem. Robię zawsze z miodem, ale niestety chwilowy brak w domu. Tutaj miałem 5 jabłek w tym garku, nie? No tak jedno i widzę, że jeszcze mi zostanie, nie? Dzieci zjedzą. Dobra, mniej więcej po tyle. I żeby się wam to
nie rozleciało w piekarniku, chociaż mi nigdy to nie wychodzi tak, jak chcę. Sobie jeszcze nacinam zawsze. Chcecie, nacinajcie, nie musicie. To nie muszą być jabłka, możecie sobie to zrobić, nie wiem, z truskawkami, z czym tam chcecie, nie? Nawet może i z czekoladą by się udało. I po prostu sobie składam w takie koperty, nie wiem. Tak jak drożdżówki. Możecie to delikatnie sobie zakroić i docisnąć. Jak one jest zimne, to się wam jeszcze fajnie zlepi. I tak sobie robicie całą blaszkę. Stopni. Piętnaście minut i czekam. Tak wyglądają po 20 minutach wyjęte z piekarnika. Także my się bierzemy za jedzenie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja. Będzie motywacja, żeby robić coś więcej. Trzymajcie się. Cześć.